bracia Collins przyznali, że ten program tak fizycznie niektórych uczestników wykończył, że potrzebowali pomocy psychologów po programie. I teraz pytanie, czy to was dotyczyło? Nie. Ja zawsze chciałam przeżyć taką przygodę, więc jakby ja się pisałam na to i wiedziałam, na co się pisze i jakby nie potrzebowałam po programie zasięgnąć. Oczywiście wiadomo, na każdego to inaczej działa. Nie potrzebowałam ja takiego kroku podjąć, natomiast byłam spełniona po tym programie, no bo jednak wydarzyło się to, że spełniło się moje marzenie. Natomiast wierzę, że na pewno komuś było potrzebne, bo to nie był łatwy program. Taki survival nie jest za każdego i myślę, że trzeba, ja myślę, że jakbym została jeszcze dłużej w tym programie, to bym też potrzebowała. Aż tak było ciężko? Nie było łatwo. My sami robiliśmy sobie takie trochę kółko terapeutyczne. I tym bardziej, że Gaja jest psychoterapeutą, więc jakby ja miałam psychoterapeutę ze sobą w programie. Thank you! Nie tak wiedziała, sobie... co brała, nie? Nie wiem, co miałam powiedzieć, no. I tak tu jest z tą Karoliną. Cześć, tutaj Ernest i Małgosia. Zachęcamy wszystkich do subskrybowania kanału i zostawiania łapek w górę. Po prostu przeambitni.